dobry, nazywam się Krzysztof Gorczyca, jestem archeologiem z tutaj Muzeum Okręgowym w Koninie. Chciałbym Państwu dzisiaj opowiedzieć trochę o początkach takiego, wydawałoby się, znanego w całym świecie zabytku, jakim jest miecz. Powstał gdzieś tak w okolicach III wieku przed naszą erą. Na tereny Polski dotarł dosyć późno, gdzieś koło II wieku przed naszą erą, za pośrednictwem Celtów i od tego momentu zaczął się upowszechniać. To jest taka właśnie miejscowe naśladownictwo takiego miecza celtyckiego, być może nawet jakiegoś takiego rzymskiego. No, te miecze oczywiście były robione z żelaza. Ten jest pogięty specjalnie w czasie pogrzebu wojownika, jako że wtedy wierzono prawdopodobnie, że jego broń, wszystkie te przedmioty, które mają się dostać na ten drugi, lepszy świat, razem z nim muszą umrzeć, razem z nim, w związku z tym te miecze, zresztą nie tylko miecze, właściwie wszystkie przedmioty, które były wkładane do grobu, były niszczone. Następnym jakimś takim pomysłem, żeby uniknąć tego wyginania się metalu, było wprowadzenie stali. Gdzieś w okolicach, powiedzmy, II wieku już naszej ery, na terenie Cesarstwa Rzymskiego doszło do takiego, można powiedzieć, przełomu technologicznego i wymyślono coś, co było wyjściem z tej sytuacji. Mianowicie wymyślono coś, co dzisiaj nazywa się fachowo damastem skuwanym, czyli jest to skuwanie różnych rodzajów metalu w jeden, wykorzystując cechy obydwóch. I tu mamy taki przykład. To jest jednocześnie użyta tutaj stal i żelazo, ale w wersji, proszę Państwa, takiej, to jest akurat trzeci wiek naszej ery, czyli to jest ten miecz ma 1700 lat, ale tutaj, jak Państwo zobaczą później, no może na zdjęciach, na zbliżeniach, to jest, jak na tamte czasy, technologia zupełnie kosmiczna. To nie jest jeden kawałek metalu, to jest, proszę Państwa, całe mnóstwo. Cały proces zaczynał się od tego, że brano pręty stalowe i żelazne na zmianę, skręcano je wokół własnej osi, uzyskując coś w rodzaju takiej jak gdyby śruby, sprężyny. Tu widać, proszę Państwa, te skręcone pręty. Tutaj takie ukośne, tutaj takie żłobki. Potem sześć takich sprężyn zostało połączonych w jeden pakiet, skute. Z tego powstał ten rdzeń w środku. Na to z zewnątrz zostały nakute stalowe ostrza. Do tego zostało dokute oddzielnie tutaj ten czpień do rękojeści i oddzielnie został jeszcze dokute tutaj sam sztych tutaj tego miecza. Został znaleziony na początku lat 60. W czasie pogłębiania rzeki Warty w miejscu tam w tej chwili tam w okolicach szpitala. Ten miecz ma 1700 lat. Jak Państwo popatrzą, on nadal sprężynuje. To jest jak na tamten czas, to jest technologia, powiedzmy sobie, kosmiczna. Ten pomysł oczywiście wymyślony, ten wynalazek wymyślony przez Rzymian, rozprzestrzeniał się na całą Europę, zresztą nie tylko na całą Europę, potem poszedł na cały świat. Japońskie miecze samurajskie są dokładnie robione w ten sam sposób. Tyle, że oni to jeszcze bardziej, można powiedzieć, skomplikowali. Ale tu u nas to wygląda w ten sposób.